drodzy, czas na historyczny moment w światowym, jak i w naszym krajowym polskim SW. Mianowicie to, co się dzisiaj wydarzy, owiane jest niesamowitą tajemnicą, niesamowitym gdzieś tam nutką grozy i niepewności. Wszyscy na świecie zadają sobie pytanie, czy Michał trenuje dynamę i jak u niego ta dynama wygląda? Jak się z tym czujesz? Deszczyk nie jest? Wiem, jakim cudem dałem się na to namówić. Na pewno przejdzie do historii. Módlcie się, żebym przeszedł. Dobra, lecimy. Jak mi się coś stanie, to rekordów już nie będzie. Dobra, najpierw sobie troszeczkę Michała przestawimy z takiego sztywnego gdzieś tam spięcia ciała. Troszeczkę go trzeba będzie tam rozluźnić. Zaczniemy sobie od przeskoku na drążku muscle upa dynamicznego. Nie takiego, że robisz pyk cyk, tylko takiego, że robisz... Nie spula. Bum, nie spula, nie. Gorzej jak Michał nam tutaj gdzieś w kosmos odleci z tego muscle upa, bo będzie taka siła spula. Czyli mam zrobić takiego kipa nogami. Przerzucasz nogi do siebie? Jakby to było w kombosie, to by to było łatwiejsze. Coś takiego? I to jest właśnie co wyciągnął na slapa dynamicznego skóra. Ale mam nie prostować, mam nie prostować. Nie zginać, sorry. No docelowo tak, fajnie by było, ale by ją pociągnął. Ja tak zrobię, patrzcie. Każdy ma swój sposób na dynamę. Jeżeli Michał by robił takiego maslapa w kombo, to przyznajcie, że byłoby to coś, jeżeli chodzi o zawody, nie? To jest taki rzadko spotykany. Zależy od sędziego. Zależy. Dobra, teraz robimy czeka. Przeskoku nad drążkiem i wyskoku na kolana. Nie, nie, nie. Przeskoku nad drążkiem i skok. A czemu nie? Ale na kolana, że... Aha, tak. No. Dobra, skok. No, czyli easy dla niego. Trzeba wyłączyć myślenie. On to zrobi za pierwszym razem. Yes. Na pierwszym. Za pierwszym. Czyli wygrał. Słodko. Zastanawiam się, ile tego nie robiłem. Właśnie, czyli to taka ciekawostka. Michał, jak z tą dynamą było? Coś tam się zaczynało, ale raz prawie wybiłem zęby przy gingerze. Tak. Zdradzę. Już później nie robiłem. Właśnie, mało osób wie, że Michał w 2017 roku, jak przygotowywał się do Mistrzostw Polski, gdzieś tam tą dynamę cisnął w parku, w Mieliszce. Ja byłam praktycznie jednym z niewielu świadków, jak Michał łapał wtedy gingera. I on centralnie go sobie tak robi. Ale nie każdy wie, co to jest, musisz zaprezentować. O, nie zaprezentuję, bo dalej go nie umiem, także Michał... Serio? Nie umiem go. No dalej. Za zero dla mnie. Także Michał wtedy dynamę cisnął ostro. No lepiej tak. Natalii. Wtedy? No zobaczmy w sumie... później. Może teraz muscle upa do kołowrotka w przód. Będzie brzuch bolał. Już? Nie boli się brzuchu tym? Z tym nie. Nie, tak. Bo nie kręci się na brzuchu, tylko bardziej na przedramionach. Ogólnie to nie jestem za nagrywaniem takich freakowych filmów. Lepiej nagrać jakiś taki content bardziej edukacyjny. Ale dla Natalii zrobiłem wyjątek. Nadszedł ten moment, gdzie ja będę teraz trenował Natalię w jej domenie. Co będzie? Dynamiczny dymek, który Michał wyciąga z pula. Ja takiej mocy nie posiadam do tej pory. Poza! Tak! Daj ci bufa! Dotknęłam brzuchem! Prawie! Ej! Tylko tak smyrnęło! W sensie zupełnie inaczej! To jest przełom w moim życiu, jeżeli chodzi o ten element. Super! To ale jaja! Zobaczymy, czy wyjdzie za pierwszym razem. Teraz idziemy level wyżej. To były elementy, można powiedzieć, z poziomu początkującego. Teraz idziemy na level poproszę drugi. Dyplom. Dyplom otrzyma po filmie. Teraz idziemy do wszelkiego rodzaju obrotu wokół własnej osi. Czyli najpierw zaczniemy zwykły swing 360. Później tornado. No i tak się sprawdzimy.
jeśli przyjdzie, to... Nie trzymaj zbyt. To będę pod wrażeniem. Leciutko! Ale dobrze było. Musiałbym się podciągnąć bardzo, nie mam tego wyczytego teraz. No tak. Trenuję oczy. Żeby co robisz teraz? Trenuję oczy, żeby dobrze cię widzieć. No taka kontrola nad widzeniem obwodowym. No nie będę już próbował, bo trzeba by to wyćwiczyć tak naprawdę. Więc pas, jak na razie. Ale to zrobienia połapałem to, no nie? Tak, ale teraz, żeby się odkuć, możesz pokazać widzom ładnego alejhooba z pula. Ale idziemy tam. Nad gąbki? No nad gąbki, dla bezpieczeństwa. Dla bezpieczeństwa, żeby się nic nie stało i żeby kolejne rekordy przede wszystkim były bite, to idziemy nad gąbki. Ja zrobiłem go wcześniej na talii. Tak, to na pewno. Dwa lata temu pierwszego ale chyba zrobiłam. Michał już wtedy seria go robił. Już prosty. Teraz zobaczymy, czy za pierwszym wejdzie. Co mój Dynama Boy, Michał! Ale ja myślałem, że on weźmie jakiegoś swinga czy coś, a po prostu się... Masz przełącza, robisz presa. To presujesz tak, nie? Tu już może być taki sam. No, czyli tip do alejhoopa. Jak ktoś ma tego dobrego fronta, to tak wyciągnie jakby robił presa, nie? No też. Ja sobie kompensuję tym, ja mam co mam silne, nie? No tak. Widzicie, jestem wielofunkcjonalny, jednak robiłem tą dynamikę. Dynamicznie. Dobra, ostatni element, jaki dzisiaj zrobimy, to będzie dla Michała chyba największe wyzwanie, bo nigdy go nie robił. Nie robiłeś go, nie? To wiem, próbowałem. Próbował, dobra, czyli będzie to shrimp. Ja lekę na pęd. Lol. Za szybko. Jak za szybko? Poczekaj, wstać, skompresuj się i do tego będzie ładnie. Daj. To jest taki dosyć specyficzny ruch i tu już nie oszuka siłowo. Pomimo tego, że Michał faktycznie tej dynamy nie trenuje, to myślę, że poradził sobie dzisiaj całkiem spoko. I myślę, że nie jednego z was zadziwiła postać tego człowieka dzisiaj tutaj hasająca niczym sarna w lesie wolskim. To po treningu byłem. Dobra, kończymy to dzisiejsze arcydzieło filmowo-artystyczne. Tak naprawdę Michał tutaj może wypowiedzieć się. Czy mu się podobało i jak odczuwał te elementy? Generalnie to tak, ja nie robię tej dynamiki z tego względu, że skupiam się na figurach statycznych, no i skupiam się na sile bądź też ewentualnie wytrzymałości, chociaż ją mniej lubię, więc po prostu te elementy dynamiczne nie pasują kompletnie do tego treningu. Tak, ty też nie jesteś zawodnikiem freestyle, nie? No właśnie, nie uznaję tak tych figur, dla mnie troszeczkę odbiegają od tego, co robię. Ale szanuję to, bo dzisiaj powiem wam, że stresowałem się przed tym trochę, aczkolwiek ta kamera przed nami, przede mną, przed Natalią pomogła mi, bo łapałem prawie wszystko za pierwszym razem. Gdyby to był normalny trening i robiłbym to tak na wyjebce, no to wtedy bym pewnie nie złapał 460, ale jupa może, ale niekoniecznie, więc ogólnie mam szacunek dla Natalii. Dla wszystkich, co robią dynamikę, z tego względu, że to jest dość spory stres i mimo, że nawet to nie jest jakiś, to angażuje siłę, no nie, ale taki trening jest bardzo, bardzo wykańczający psychicznie, no i po takim treningu można być bardzo zmęczonym, więc no ja to szanuję i respektuję, no nie, więc podziw dla takich osób. Dziękujemy wszystkim użytkownicom dynamiki na świecie. Łezka, wiesz. Dobra, z racji tego, że oni mnie wykorzystali, w następnym filmiku Karol Siwek robi dipa ze stówką. Nie, no Karol Siwek się pociąga z Natalią Modzelewską. No, ale Natalia Modzelewska. Z Karolem Siwkiem. Zrobimy tak, że sprawdzasz mnie i Natalię razem w sile. Dobra, i korzystając z okazji jeszcze
zapraszamy na szkolenia Akademii SWC. Kalendarz dziś tych szkoleń już widnieje u nas na fanpage'u, jednak teraz w związku z tą sytuacją te wszystkie daty się troszeczkę u nas pozmieniały. Ale w lecie jak najbardziej będziemy docelowo jeździli po miastach i robili meetingi, jednocześnie prowadząc szkolenia. Wszystkie, które są zaplanowane, będą na pewno. Zajebista inicjatywa, ja lubię prowadzić takie szkolenia. Natalia, Karol, Bartek, wszyscy lubią w naszej ekipie. Więc od razu, jak tylko będzie pierwszy możliwy termin, to działamy. Dobra, kończymy. Yo.